Halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Amazing Froga, moi kochani, witam was serdecznie w śmiesznej czapce. A to nie tylko dlatego, że moje włosy to gówno, ja jestem gówny, witam serdecznie w kolejnym odcinku Penny. Zastanawiacie się, co będziemy dzisiaj robili w dzisiejszym odcinku, pierdzieli naszą żabą. Nie, a tak naprawdę lecimy w kosmos po to, żeby odnaleźć jetpack. Po to, żeby odnaleźć jetpack w kosmosie, właśnie zdobywamy jetpack podobno, więc postanawiam to, że lecimy w kosmos. Lecimy w kosmos, abyśmy mogli właśnie troszeczkę się spierdzieć, nie? Na przykład local developer, coś tam ten, dobra, nieważne. Jesteśmy w kosmosie. Tylko teraz tak, żebyśmy nie umarli za szybko, oczywiście, musimy iść zmienić sobie. No, iść się przebrać. Po prostu idziemy się przebrać w strój żab. Może dzisiaj nie będziemy dark żaberem. Chociaż zobaczymy, tylko nasza żaba, dziękuję. Chciałbym special nugget. O Jezu. O Jezu, jakie zło. O Jezu. Dobra, to może jednak Skyfrog. Kim wy tu jesteście? Dobra, Dart Frog. Dobra, jednak zostajemy Dart Frogiem i Exit. I lecimy właśnie zdobyć od Boba Fetta, jeśli dobrze pamiętam, że to był Boba Fett. Jest tu Boba Fett, którego musimy odnaleźć w pewnym miejscu. No ja wiem, gdzie on jest, tylko że to będzie bardzo trzeba wyskilować się tutaj w tym przypadku. Dobra, o Jezu. Halo, zerowa grawitacja. Dobra, dobra, dziękuję. Co drugą, znalazłem jeden kryształ znalazłem tutaj. O, tutaj jest jeden kryształ z sześciu. Okej. Okej, że się tak wyrażę, że okej. Dobra, tam są trzy te, nasze tutaj nasi kumple, powiedzmy. Bęk, dobra, tam są, musimy wylecieć tutaj w górę przede wszystkim. Wlecieć tutaj w górę, tu są trzy anteny, więcej trzech, nie ma nigdzie trzech anten. W tamtym kierunku musimy polecieć, bo jak widzicie, tam są takie ciekawe rzeczy dosyć. Znaczy ciekawe, no nazwijmy to, że to są całkiem takie ciekawe rzeczy, bo. A właśnie, już wiem, mam pomysł na kolejne dwa odcinki swoją drogą. Tylko że muszę zdobyć, troszeczkę posprzątać śmieci, żeby klucz do miasta zdobyć. To tutaj mogę ten... Halo, tu jest kryształ. Tu jest kryształ, ej, fajnie byłoby go od razu przetransportować, ale... Ej, tam coś jest, teraz tak, szukamy tutaj wielkiego kratera. I to może być problemem, bo nie jestem pewien, czy tu jest ten wielki krater, a nie jestem właśnie pewien w 100%. Tutaj jest coś, ale to nas nie interesuje. Gdzieś tu powinien być duży krater. Ja tego krateru nie widzę niestety. Halo krater. Halo krater, właśnie. I tutaj jest coś takiego. Taka ciekawostka, że to respi nam bronię. Tak, to respi nam bronię. Hello. Hello. Dzień dobry, dobra. Siadam. Z drugiej strony trzeba wsiąść. Trzeba wsiąść z drugiej strony. W ogóle zostaw łapkę w górę, jeśli ci się seria podoba. Bo ja wiem, że jesteście w stanie zrobić naprawdę łapki w górę. No i fajnie byłoby właśnie za to, że mam tą śmieszną zimową czapkę, możecie zostawić mi łapkę w górę. Bo zawsze wygląda troszeczkę śmiesznie. Czy coś takiego. Dobra, tam są ten. No tam jest chyba ten krater, jeśli się nie mylę. W sensie tak to wygląda, jakby tam był krater. O, może tak powiem. Że tak to wygląda. Jakby mógł być tutaj krater. Dokładnie tak, jest tutaj ten krater, o którym mówię. Dlaczego interesuje nas ten krater? Dlatego, że jest tutaj taka pewna fajna rzecz. Taka pewna fajna rzecz, co właśnie wybije na tamte latające stacje. I będziemy musieli pokazać skilla, o Jezu, jaka, co się nam dzieje. Halo, stop, stop, stój, aucie, dobra, stop. Stop. Jezu, wystraszyłem się, co to jest? Co to są za robaki? Ej, naprawdę, troszeczkę wystraszyłem się, tak minimalnie, ale się wystraszyłem. Halo, robaki! Robaki, jakieś te, co? W auto! Ej, dobra, tego się nie spodziewałem, że tu jest coś takiego. Dobra, szybko tutaj! Szybko tutaj, dobrze! Dobrze! Dobrze, może dolecę, no może... Dobra, jest! Jest, dobra, jest. Pierwszy ten,
pierwszy tutaj, o, pierwsza rzecz, gdzie się odbijemy. Okej, to za słabo ciągle, za słabo, za słabo. Dobra, spokojnie. Okej, o, bęk. To chyba dalej za słabo, tak, dalej za słabo. Chociaż tak, być może na ten musimy się odbić bardziej. Tak, bęk, dobra. Za słabo, jeszcze raz. Jeszcze raz by trzeba było. Dobra, o nie, zepsuję. O, dobra, ładnie, powiedzmy, że ładnie. Tak, będzie. Jeszcze za słabo. Dobra, musimy tutaj pokręcić sobie troszeczkę. Aj, nie, zepsute. Właśnie to jest to, problem z tymi trampolinami, nie? Że te trampoliny nie należą do najłatwiejszych, do zabawy nimi. To jest taki tam problem w miarę. O, no nie, kabanno. Mam nadzieję, że może się tym razem uda odbić, no. O, bo serio, musimy teraz skakać po tym wszystkim. Musimy skakać po tym wszystkim. O Jezu, nie, kurde. No nie jest łatwo, nie jest łatwo w każdym razie. O, bęk! I może bym doleciał, nie. Niestety nie, tym razem to się nie udało. Ej, lecimy i dolecimy. Tak jest, dolecieliśmy. Jest elegancko, jest. Pierwszy punkt, powiedzmy, zdobyty. Żaber, nie przewracaj się, żaba. Żaber, proszę, no, stój. Stój, teraz muszę się rozejrzeć. Dobra, skakujemy tam, czyli możemy na spokojnie sobie pozwolić na skok tutaj. Na skok tutaj, bęk, dobra. Teraz musimy się tylko troszeczkę poodbijać. To może troszeczkę lepiej poodbijać, co, żaba? Co ty na to, że troszeczkę lepiej się poodbijać? Wydaje mi się, że i mamy szansę tym razem coś tutaj zrobić. Dobra, podskocz. Ładnie, o, może, nie, kurde, no, minimalnie się by, i by się udało, no, minimalnie by się udało. Dobra, tutaj żabą, tutaj, o Jezu, w ogóle tu są jakieś dziury, patrzcie. No nie, dobra, może nie zajmujmy się tymi dziurami, tylko spróbujmy wskoczyć właśnie tutaj na kolejną platformę, co no, naprawdę robi nam bardzo, bardzo ciężko. Bardzo ciężko jest tutaj wybić się wystarczająco. Te trampoliny bardzo są ciężkie, naprawdę są bardzo ciężkie do czegokolwiek zrobienia. Dobra, zrób tak. No powiedzmy, że o coś takiego nam chodzi, ale nie do końca. Dawaj, żabo. Żabo, dawaj, żabo, dawaj. Dasz raz. Nie zmógł się, proszę. Nie rób tego, żaba, nie rób tego. Czemu? Dobrze, udało się. Ej, dobra, mamy to kolejny punkt. Mamy kolejny punkt programu. Dobrze, jesteśmy już całkiem wysoko. Naprawdę, no to jest dosyć ciężkie do zrobienia. Ej, może aj, myślałem, że za pierwszym razem. To byłoby fajne, jakbyśmy za pierwszym. Ej, co tu jest? Co tu jest? Halo, dzień dobry. Przepraszam, ja nie chciałem aż tak bardzo. Tu jest, dobra, tu jest na szczęście. Tylko, że w ogóle, mimo że jest brak grawitacji, to wywalamy się 15 razy częściej niż na ziemi. Nie rób tego, żaba, to nie, żabo, czemu to zrobiłaś, żabo, ale teraz powinnaś się odbić wysoko za to. No taki wał, nie odbiła się za wysoko, no come on, spadłem, nie, jestem jeden krok do przodu, ale dwa kroki w tył, niestety. No, to teraz musimy znów się pobawić i spróbować tam dolecieć. Dobra, znów za nisko, niestety. Dark Żaber, użyj swojej jakiejś super mocy pierdół czy coś, a nie żaba. Właśnie strasznie ciężko jest ten jetpack zdobyć. Dobra, tym razem mi się nie uda na bank. No, dokładnie tak. Bang! Powiedzmy, że tak, że bang. Jest tutaj wyżej ta platforma, nie? Do skoków. Więc myślę, że ją możemy na spokojnie wykorzystać. Okej. Może, okej. Jesteśmy, no dawaj. Ja, dobra, taktycznym pierdem. To zrobiliśmy to wszystko taktycznym pierdem. Więc jest dobrze. Jesteśmy coraz bliżej celu. I to jest bardzo dobra wiadomość, że jesteśmy coraz bliżej celu. Teraz, o Jezu, to chyba do trochę, nie, chwila. Musimy zobaczyć. Na ten teraz, na ten tam teraz, okej. To będzie ciekawa dosyć podróż,
żeby wskoczyć. To przynajmniej inaczej, tak było napisane, że tutaj jest jetpack, nie? Okej, okay, tam dalej pewnie też jest już jakaś trampolina wyżej, do której będziemy musieli się dostać. Okej, okay, tak, jest tutaj trampo... Ej, dobra, skorzystajmy z tego, że tutaj już ten... Że tutaj już dolecieliśmy. Jak najbardziej się przyda skorzystać z tego, bo jesteśmy już wyżej niż ten. Myślałem, że będę się troszeczkę dłużej bawił. Okej, okay, tutaj nie wyszło tak do końca jak ten. O, dobra, coś lepiej, ładnie. Teraz tutaj się pożabujmy. Tylko teraz muszę zobaczyć tutaj, dobra. Teraz tam musimy polecieć. O Jezu, halo, głos mi siada, a nie mogę się teraz napić, bo jestem w ważnym momencie. Dosyć pięknie, ej. Ładnie, pięknie. Pięknie. Tylko teraz, o dobrze, ej, to było bliskie, nie? Tu mogłem stracić coś więcej niż niż wszystko w sumie. W sensie, jakbym spadł tutaj, to bym się troszeczkę potrafił denerwować. No nie, nie rób. Nie, no żaba, nie, żaba. Dobra, stań tu, dobra, to teraz tak. Aha, dobra, tam musimy chyba dolecieć teraz, co? Czy jest jeszcze coś wyżej? Mogę się odbić tam, w teorii. A przynajmniej w teorii, nie? Teraz jest taka zagwozdka. Co te... A, ej, wyżej jeszcze jest. Dobra, jest jeszcze wyżej. Więc jak jest jeszcze wyżej, to bardzo dobrze, bo oznacza, że możemy wejść jeszcze wyżej. Bo ogólnie to jest na jakiejś komecie. To jest ogólnie na jakiejś komecie nasz cel, jaki byśmy chcieli osiągnąć. Jest właśnie na komecie, więc tam się chcemy dostać. Okej, okay. Aha, nad nami centralnie jest ten. Centralnie jest nad nami kolejny etap, spoko. Centralnie nad nami jest kolejny etap. Ładnie wyskoczyliśmy do góry. A idzie to za tym, że być może, dobra, tak żebyśmy trafili tutaj. Dobra, inaczej. Weź stań tutaj, okej. Okay. Na górze dalej są, dobra. Ej, tam jest UFO jakieś. Tam jest jakieś UFO, ej, no naprawdę. Teraz mam zagwozdkę, gdzie powinienem iść. Bo tam jest jakieś UFO. Tam jest jakieś UFO i to UFO fajnie byłoby się do niego dostać. O Jezu, nie. Dobra, uf, na szczęście, dobra. Na szczęście się uda tutaj wziąć. Ej, dobra, ładnie, ej, zaczynam ogarniać już całkiem nieźle, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o odbijanie się tutaj, więc jest super, bang, dobra, lecimy tutaj, no jest statek kosmiczny, więc czemu by nie, jakieś UFO, nie, dobra, jest, ledwo co się udało, tam jest kometa, o Jezu, co to był za potwór? Co to był za głos? Ja się wystraszyłem troszeczkę. Tam jest planeta Ziemia. Planeta Ziemia nas nie interesuje. Do planety Ziemi wrócimy kiedyś. Kiedyś... O, dobra, leć, żabo. Tak jest, jestem tutaj. Jestem na planecie. Ten, jesteśmy w... No, nawet nie wiem jak to nazwać w sumie. Wow, i tu są te, jest wielkie ciastko. Ale boję się zamieniać teraz tutaj troszkę. Czy to jest kosmita? I czy to mnie wywali tak, że mnie wywali? Okej, okay, dzień dobry. Okej, okay. Tak jak mówiłem, kosmici istnieją, nie wierzyliście mi. Dobra, znaczy raczej jak rozumiem nie powinienem wybuchnąć tutaj, nie? Nie, dobra, to jest, Jezu, nie wiem z czego to jest, ale wiem, że jest coś takiego. Kosmiczną żabą możemy być, bardzo dobrze.
Nie, ciastka nie chcemy. Właśnie jeszcze nie wiem, co te ciastka w ogóle pozwalają, bo wiem, że te ciastka są porozwalane na mapie. Teraz się boję, że... Nie, walniemy w vana i nie wylecimy w kosmos. Dobra, i to jest to. I czym tu jesteśmy? O, jesteśmy kosmitą, okej. Dobra, tutaj są jakieś te rzeczy. Tutaj, tam coś jest. Ale raczej to nas nie interesuje. Okej, jesteśmy w statku kosmicznym. No spoko. To teraz lecimy w dół. No to niezły statek kosmiczny, że się tak wyrażę. To teraz trzeba wrócić. O Jezu, jakie... tam na kometę teraz trzeba polecieć. Okej, no to mamy przynajmniej z głowy wycieczkę na statek kosmiczny. W sumie nie sądziłem, że uda nam się zdobyć statek kosmiczny. Tak przy okazji, w sensie nawet nie wiedziałem, że on tu jest. Tak przygotowując się jakkolwiek do tego odcinka, nie sądziłem się, że dolecę do tej komety. Tak, dolecę do tej komety. Tak jest, uda się to. Dobra, teraz tak, teraz się pokręćmy. Pięknie i bęk. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj to śmieszne bym powiedział. Przepraszam. Halo, przepraszam, ej, dzień dobry. Znaczy, no dobra, to jest ten. A gdzie jest mój jetpack? Przepraszam. Bobo Fecie! Bubu, gdzie jest mój. O nie, Bubu poleciał. Podobno Bubu potrafi latać. Bubu! Okej, ale to skoro mam tu takiego easter egga, to co ja mam z tym zrobić? Tej. W sensie, no fajnie, mam to, nie? Mam to. Może powinienem wrócić z tym do bazy. Tylko tak, pytanie. Za 100 punktów, gdzie jest... O nie, halo. Halo, weź to złap. Weź to złap. Nie. Proszę, że to poleciało ze mną. Błagam. Błagam, że tutaj spadło. Dobra, też to spadło. Wow, jakie ja mam szczęście czasami. Ej, w ogóle też jest coś na tej płetwie u żaby, więc musimy polecieć. Tylko, że muszę też pilnować, gdzie tamta rzecz spadnie, bo pewnie zaraz gdzieś tam mi spadnie, gdzie tego nie podniosę. Bang! Bang, dobra, gdzie to jest? Wiecie, że tego nie widzę nawet. Że nawet tego nie widzę. Halo, jest, mam przepychaczkę. Okej. Okej, skoro mam przepychaczkę, to ja obstawiam, że ta przepychaczka jest dosyć ważnym elementem, skoro się świeci. Więc jak przepychaczka się świeci, to być może, no, coś odblokujemy, o Jezu. O jest, przynajmniej liczę na to, że tą przepychaczką odblokujemy coś. Nie wiem, po co była to tamte, po co mogłoby mi być tamto, wiecie, tamto skamieniała żaba, nazwijmy to. Chociaż pewnie to też ma jakieś tam swoje, wiecie, tam wariactwo i tak dalej. No jestem bardzo ciekawy, bo ja wiem chyba. Ja chyba wiem, tylko że boję się, że ja teraz tego nie znajdę. Ale przepychaczka wydaje mi się, że wiem, gdzie może być potrzebna. Przepychaczka. Właśnie. Clean service. O Jezu. Halo, przepychaczko mocy. Halo, przepychaczka mocy, chodź tu. Dobra. Tak jest. Clean service. Major Magical Mystery. Oooo. Mogę to odpalić? Halo, przepraszam. No przed chwilą mogłem to odpalić. Czy ja to przez aplikację mogę odpalić na przykład? No nie. Czekajcie, tu się da podejść, tak? Okej, widzę, że nic z tym nie zrobię. A, chyba wiem, chyba to muszę wsadzić tutaj, nie? I żeby to do środka pojechało. Ja być może, a tylko jest problem, że nie wiem, gdzie to jest teraz.
Gdzieś tam, to wiem. Wiecie, jaki jest problem, że nie wiem kompletnie. Nie wiem kompletnie. Dzień dobry, co to jest? Mogę coś z tym zrobić? Nie, na przykład. What the fuck? Ja chcę jeszcze raz. Fajne. W sensie da się szybciej troszeczkę poruszać i o to chodzi mi głównie. Dobra, teraz tak. Gdzie jest... przepraszam. To jest tu, więc to powinno spaść gdzieś... Tak. To powinno gdzieś spaść w tym oto miejscu. No i teraz jest dobre pytanie. W jakim miejscu dokładnie to spadło? Bo... fajnie byłoby to znaleźć. Nie powiem, że nie. Ale fajnie byłoby to znaleźć. Patrzyłem się wtedy tam. Tak, wtedy się tam patrzyłem. Więc to powinno być gdzieś po tej stronie. A tak, to pokazuję wam palce. Po tej stronie powinno być. Przepraszam. Chciałbym tego użyć właśnie w celach takich bardzo potrzebnych celach. No zgubiłem skał. Łe, Jezu, nie wybuchamy to. Mamy to i teraz tak, gdzie jest baza? Musimy znaleźć bazę, taką pewną bazę, bo się boję, że znów gdzieś to wywalę, niechcący oczywiście. Idźmy po malutku. Okej, najpierw sprawdzę, gdzie jest baza, a później wezmę to. Baza jest tam. Okej. Teraz to musimy bardzo ostrożnie przenieść na dół. Dobra. Ja muszę teraz, tym razem tego muszę pilnować. Tym razem muszę tego pilnować. Spadę na głowę żaby. Spadę na głowę żaby. To wydaje się rozsądną rzeczą w tym momencie, żeby spaść na głowę tej żaby i poczekać, aż spadnie nasz kawałek oczywiście kamienia, bo trzeba, wiecie, stój, dobra. I teraz powinienem widzieć, jak to spada. Powinienem. Jak będę musiał trzeci raz tam wchodzić, to mi się smutno zrobi. To dzięki, że pierdzisz na moje dokonania jakiekolwiek, nie? No ja nie wiem, czy to spada, czy nie. W ogóle źle czapeczkę założyłem, widzę. O, dobra, nieważne. Czy to spada, czy nie. Ej, słuchajcie, spada! Widzę to! W końcu! Jezu, jak to wolno spadało. Oj, ups. Ej, naprawdę to spada bardzo powoli. To ja się nie dziwię, że wtedy tego nie znalazłem. Pewnie to nie spadło po prostu. Halo, spadnij szybciej. Spada. Pomalutku spada. O, rany. Też mi się zachciało odrzutowego plecaka. Prawda. Leć szybciej, błagam cię, leć szybciej. A jeszcze na ręce mi się zaklinuj, tam to chyba umrę, nie? Dzisiaj. Nareszcie, dobra, chodź tu. A przynajmniej wydaje mi się, że to powinienem zanieść tam do bazy, nie? Nie mam żadnej gwarancji, że to muszę zrobić. Gdzieś to znalazłem na YouTubie, nie powiem, że... No, ziomek mówi, no tutaj był ten, tutaj zrób to, tamto, no i to musisz zanieść tam, nie? Ale czy to jest prawda, bo on już miał jetpack, więc jakby nie było to pokazane w 100%. Przepraszam. Przepraszam. Chciałbym cię wziąć. O Jezu. No weź to. No nie, żabo, nie wywalaj się tutaj. Nie w takim momencie. No nie. Żabo, weź to. To będzie bardzo długie przenoszenie tego do bazy. Tak. Takie będzie. No dobra. Weź to, dobrze. I teraz przebiegnijmy się z tym.
bardzo ładnie. Ej, no jeszcze się nie wywaliłaś. Ale się spierdziałaś. No dobra, trudno. Pal licho. Pal... Jakbyś mogła nie pierdzieć, to byłoby zacne. Naprawdę to byłoby zacne. Ale mam nadzieję, że to naprawdę, że to da mi jetpack. Bo jeżeli nie i da mi to nic, to będzie mi smutno bardzo. Jeśli o nie, i tak wiecie co teraz będzie. Teraz będą wyboje wyboiste. Najgorsza rzecz na świecie, bo ta żaba będzie się wywalała w kółko i w kółko i w kółko i w kółko. Będzie mnie irytowała. No halo, pani żabo. Pani żabo, proszę mnie nie denerwować. Żabo, nie rób mi tego. Żabo, już jesteśmy blisko krateru, no. To już jest ostatnia prosta, tak naprawdę. Dobra, parę jeszcze krzywych jest, ale... ale to zaraz będziemy, no daj radę jeszcze sekundę to ponieść, no. Halo? Dziękuję, dziękuję żabo. Żabko, dobrze, ładnie, ładnie, ładnie. Żabo, no już to jest już końcówka, no naprawdę, to już jest... Naprawdę to już jest końcówka, patrz, widzisz? I teraz leć. No właśnie, bałem się, że to się zaklinuje tutaj, nie? I wiecie, ja spadnę. O nie, dobra, muszę to przepchać, bo ta żaba nie chce współpracować, żabo, no. Wiecie, w końcu udało mi się to znieść. Znieść na jakiś równy teren, dziękuję. Jezu, jak to jest ciężko jest cokolwiek przetransportować, naprawdę, no to jest masakra totalna. O, aż mi głowa zaczęła boleć, naprawdę, aż mi głowa boli i trochę smutne, bo chciałem wynagrać jeszcze więcej dla was tego, ale no jak mi głowa boli, to nie będę mógł niestety. Ale dobra, przynajmniej to wam skończę, przynajmniej to skończymy na bank, w końcu niesiemy to, udało się to zanieść, tak jest. Znaczy dobra, bo teraz nie mam pewności, że to tu muszę zanieść na pewno, ale... No nie wiem, co mam otworzyć śluzę? Dobra, słuchajcie, generalnie widzę, że zostałem oszukany kompletnie, bo tak się jetpacka nie zdobywa. Po prostu znaleźliśmy jakiegoś easter egga i na darmo się męczyłem. Bo teraz sobie popatrzyłem i kompletnie inaczej się to robi. No w każdym razie, to moi kochani, to byłem na tyle, się wam się odcinek spodobał. Bo łapał górę, komentarz, trzymajcie się do kolejnych, no i cześć!